Już najbliższy piątek w Parku Sukna ruszamy z wielkim cyklem filmowym Filmowe leżakowanie z Mosirem i z Setoci. Właśnie rozmawiamy z Patrycją Paczyńską-Miasińską z bloga Setoci. Witam Cię, Patrycjo. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Powiedz mi, skąd pomysł na filmowe leżakowanie? Wiem, że jest to już kontynuacja i czy w zeszłym roku cieszyło się to tak dużą popularnością, że znowu zdecydowaliście się przywrócić ten cykl? Ja w ogóle się cieszę, że jestem u Was, ponieważ to jest nasze trzecie spotkanie. Ja się tutaj w ogóle w ITVM-ie czuję jak w domu. Tak, nasze trzecie spotkanie. Rok temu była spora frekwencja. W tym roku ponownie z Mosirem stwierdziliśmy, przyszło lato. Trzeba wyjść na dwór, trzeba pooglądać dobre filmy i stąd pomysł na kontynuację naszych spotkań. A powiedz mi, co zobaczymy w najbliższy piątek? W najbliższy piątek, 12 lipca, zobaczymy film Dzikie historie. Film z 2014 roku. Dlaczego go wybraliśmy? Stwierdziliśmy, że to jest przezabawna, czarna komedia produkcji argentyńsko-hiszpańskiej. Film, który był nominowany do Oscara jako w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny. Niestety przegrał, ale przegrał z Idą, więc dla nas dobrze, dla nich nie za dobrze. Dobrą, czarną komedię z inteligentnym humorem, myślę, że adresowaną do wszystkich. Temat emocji, frustracji wśród obywateli, czyli to, jak złość może wywołać zabawne albo mniej zabawne historie. Czy możesz już zdradzić, czy pojawią się kolejne filmy w tym sezonie i czy też będzie miejsce dla jakichś polskich filmów? Tak, planujemy oprócz spotkania w lipcu dwa spotkania w sierpniu, 2 sierpnia oraz 23 sierpnia. Jednym z filmów będzie film Zwariować ze szczęścia, jest to komedia włoskiej kinematografii. Ostatni film jeszcze dogadujemy z dystrybutorami, więc nie chciałabym Państwu tutaj zdradzać, więc proszę śledzić zarówno ITVM, jak i naszego fanpage'a mosirowskiego. Czy pojawią się polskie? Zobaczymy. Rok temu mieliśmy całe wydarzenie poświęcone polskiej kinematografii. Właśnie tak jak mówię, dogadujemy tematy z dystrybutorem, a jeżeli nie my będziemy mieć polską kinematografię, to na pewno MOK w Mysłowicach, bo pamiętam, że bodajże 27 lipca będzie Facet niepotrzebny od zaraz, więc też zapraszamy, jak nie do nas, to na rynek w Mysłowicach. No przypomnijmy, że w sobotę będzie również, odbędzie się również na rynku w ramach cyklu Niech żyje rynek podczas filmu Lakator z muzyką na żywo Washing Machine, więc Mysłowice robią się takim filmowym miastem, można powiedzieć. A proszę, powiedz mi, czy uważasz, że, bo jednak te wybierane filmy są takie ambitniejsze. Co mnie bardzo cieszy, ale czy uważasz, że oglądanie takich ambitnych filmów akurat dobrze czy dobrze się ogląda takie filmy w plenerze? Mhm. Może zacznę w ogóle od tego, że ja się cieszę strasznie, że MOK puszcza Lokatora, czyli jeden z pierwszych filmów Alfreda Hitchcocka, bo to jest klasyka, klasyk, że tak powiem. Wracając do Twojego pytania, no wymagamy od widzów, szczególnie tak mi się wydaje, mysłowickich, czegoś więcej, bo na superprodukcje, o superbohaterach oczywiście możemy wybrać się do kina, a te filmy, które właśnie są w cudzysłowie bardziej ambitne, wywołują u nas ciekawsze emocje, tak mi się wydaje, ponieważ zauważyłam to po poprzedniej edycji, jak puszczaliśmy filmy, czy to angielskiej, czy włoskiej, czy francuskiej kinematografii, dużo osób zostawało po seansie i dyskutowało na ten temat. Nie mówiło tylko, że film był dobry, czy zły, ale rozmawiali z nami, dlaczego na przykład tak bohater się zachował, albo co mu przyszło do głowy, żeby tak postawić się w danej sytuacji. I myślę, że Polacy coraz częściej wybierają dobre kino. To jest też potwierdzone naukowo, że tak powiem. Może nie naukowo, ale w badaniach Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej wychodzi z tego, że coraz więcej Polaków chodzi do kina i chodzi właśnie na te filmy autorskie. No to nic, nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić Mysłowiczan wszystkich na filmowe leżakowanie. Nie jeden raz, a aż 3 razy w tym sezonie letnim. Bądźmy otwarci na fajne kino. No i spotykajmy się na Słupnej. Dokładnie, proszę Państwa, zapraszamy już w najbliższy piątek na film Dzikie historie, ale nie tylko w lipcu, ale również w sierpniu się spotykamy zarówno w Parku Słupna, jak i na rynku w Mysłowicach. I proszę Państwa, przychodźcie całymi rodzinami, z przyjaciółmi, podyskutować z nami o dobrym kinie i spędzić miło czas. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.